Dzień dobry, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj 20 stycznia 2025 roku, godzina 9, może jakieś 2-3 minuty po godzinie 9. Dzisiaj krótki filmik odnośnie tego, jak wygląda instalacja o wczesnych godzinach porannych. Tak piękny dzień, jak dzisiaj nam się szykuje po raz kolejny. Zobacz, jak wygląda znowu niebo nade mną. Dzisiaj pokażę Ci słońce. Słońce już znajduje się tam. Pięknie świeci. Dzisiejsza prognozowana produkcja na 30 kWh, a może nawet i więcej, nie wiadomo. Wczorajsza produkcja również u mnie była. Nie nakręciłem filmu, nie było mnie, więc no, nie byłem w stanie Wam nakręcić materiału, ale wczorajsza pogoda w niedzielę 19 stycznia. Bardzo dużo mgły, bardzo kiepska widoczność, a mimo to instalacja wyprodukowała w moim przypadku 14,3 kWh, co zaspokoiło podstawowe potrzeby, jeżeli chodzi o niedzielne bytowanie, podstawowe potrzeby energii elektrycznej. I dzięki temu byliśmy w stanie po raz kolejny zaoszczędzić na kosztach zużycia energii elektrycznej. Oczywiście nie całkowicie, ponieważ w nocy mimo to instalacja musiała się przerzucić na sieć ze względów takich, że zostawiam pewien bufor bezpieczeństwa w magazynie w postaci 30% energii. Tak w razie W. Przejdźmy może jeszcze do instalacji za stodołą. Wszystko jest ładnie zmrożone. Tak wygląda. O godzinie 9 przerzucimy zamrożone. Tu nawet jeszcze ogólnie słońce nie pada. Jak widzisz, odcięcie znajduje się w tym miejscu. To, co będę chciał ogólnie zrobić, to nie wiem, czy przeniosę tą instalację. Na pewno chciałbym skrócić ją o dwa rzędy paneli, żeby ten daszek był krótszy. A bardziej wygodnie byłoby poszerzyć go w tym kierunku, dokupując jeszcze dodatkowo paneli. Może raczej w tamtym kierunku, gdybym miał nie zmieniać pozycji w ogóle tej wiatki. Natomiast no, ta długość, wiem już na pewno, że jest niewłaściwa. Do odśnieżania jest to po prostu zbyt kłopotliwe. Kąt jeszcze ujdzie w tłumie, jak się tu ustawi, tak jak ja mam palety, to odśnieżanie jest w porządku, natomiast długość nie. Jak widzicie, 20 stycznia o godzinie 9, po 9 już tam mamy z 5-7 minut. Cień słońca w moim przypadku jest odcięty tu, czyli dobrze byłoby, gdybym tą wiatę przesunął jak najdalej w kierunku pola. I już takie plany właśnie mi chodzą po głowie, nie ukrywam tego. Więc prawdopodobnie będę nad tym rozmyślał, ponieważ chcę jeszcze dokupić tutaj do mojej instalacji kilka sztuk paneli, żeby zwiększyć tą moc. Ale to na razie nie temat na tę chwilę. Przejdźmy jeszcze do samego magazynu. Zobaczymy, jaka produkcja jest o tej godzinie i sprawdzimy, co ile produkuje. Tak na pamiątkę, żeby mieć. Jak widzisz, moja instalacja po raz kolejny. Teraz będę starał się bywać coraz częściej. Zaczniemy od, jak zwykle regulatora Epewer. Regulator Epewer daje już nam jakieś 200 W. Wiatka za stodołą jak na razie 42 W. Panele nad stodołą mamy tutaj 300 W. I panele nad kojcem Ramba jakieś 200 W.
I tu mamy jeszcze ostatnie 4 kWh podłączone do tego regulatora. I ten regulator ładuje nam kwasiak z mocą 236 W. LFP w tym momencie dostaje 14,9 A. Oczywiście jesteśmy na zasilaniu z off-gridu, z falowników. Sieć jest dziś doprowadzona, ponieważ stan naładowania magazynu jest jeszcze poniżej 35%, więc dopóki nie przekroczy 30%, to w takim przypadku ten wyłącznik nadprądowy będzie zapięty do sieci. Powyżej 35% nastąpi zrzut automatyczny za pomocą automatyki w Home Asystencie. Ogólnie jeszcze sprawdźmy może to. Napięcie na kwasie 67,8 V. Ja niedawno uruchomiłem doładowanie LFP z kwasu, żeby trochę wyszarpać energii z kwasiaka, bo dzisiaj tutaj do niego wejdzie, więc będzie miał się czym ładować. I w tym momencie LFP jest doładowywany z mocą 500 W z kwasu oczywiście. W ogóle jakaś dziwna sytuacja zaszła, ponieważ jak widzicie tutaj ten licznik ma prawie 200 kWh energii, czyli w kwas weszło już 200 kWh energii od momentu montażu tego regulatora, a ten 137. Nie wiem, co tutaj się zadziało, co spowodowało tak dużą różnicę. Ja trochę bawiłem się swojego czasu ESP-kiem tu i różne próbowałem opcje zmieniać, ponieważ chciałbym wysterować w końcu prawidłowo to wyjście DC load z tego regulatora. Natomiast no, nie udaje mi się za każdym razem tego zrobić. Znaczy nie udaje mi się tego zrobić, ponieważ ja je jestem w stanie wysterować, ale ono z powrotem wraca do swojego stanu zdefiniowanego w ustawieniach tutaj z panelu dotykowego. I nie mogę po prostu tego jakby zmienić na stałe. Zmieniam tylko na chwilę i z powrotem wraca jakby do ustawień domyślnych. Przez pewien czas miałem tu zamontowany układ z przekaźnikiem SSR, czy tam no, stycznikiem, jakkolwiek to nazywa się. W każdym bądź razie miałem to na SSR-ze. Niestety SSR po jakimś czasie po prostu, mimo że miał radiator, uległ uszkodzeniu, coś się z nim stało, a przenosił tylko 10 amperów, niby był zaprojektowany na 100 amperów, nie wiem skąd taki błąd. Badałem również na nim temperaturę w momencie, kiedy go montowałem, temperatura nie przekraczała 50 stopni Celsjusza, ale mimo to uległ uszkodzeniu, więc taki problem się pojawił. Jak widzicie, powoli tutaj procentowo energia wzrasta. Podejdźmy jeszcze do panelu. A i pokażę Wam, że wczorajszy dzień faktycznie moja instalacja, mimo tak dużego zamgławienia, jakie było wczoraj, wyprodukowała 14,3 kWh. Jak widzicie, na dzień dzisiejszy prognoza to 29 kWh. To jest cały czas dynamiczne, to się zmienia. Mamy 9.12. Pogoda pokazuje nam słońce, jutro trochę pochmurnie, na jutrzejszy dzień przewidziane 8 kWh. Takie mamy tutaj parametry, jeżeli chodzi o magazyn LFP. Ogniw, no co ja Wam tutaj o ogniwach pokażę, za dużo tutaj nie ma, wszystkie idą praktycznie równo. Dewiacja, czy tam raczej tolerancja, odchyłka to jest 0,005 V, więc nie ma odchyłki. Produkcję w tym momencie mamy taką, z całej instalacji 1200 W. Tutaj mamy produkcję, zobaczcie sobie, a może przejdziemy, jeżeli chodzi o produkcję, do zakładki energia jeszcze. O, tu mamy dzisiejszy dzień, już wyprodukowane zostało dzisiaj 400 W-godzin, 0,4 kWh. Zużycie z sieci było takie, 1,7. Troszkę niestety trzeba było dobrać z tej sieci, ponieważ tak jak mówiłem chyba, nie rozładowuję akumulatora do zera, tylko zostawiam bufor 30% na tą chwilę bezpieczeństwa.
Jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, mgłę, która była, nie było mnie, nie nagrałem filmu, przepraszam. Mogłem nagrać, ale niestety byłem poza domem. Wczorajszy dzień produkcja 14,3 kWh, a przedwczorajszy dzień to słońce, które nagrywałem dla Was film 24,4 kWh, tyle wyprodukowało ze słońca. Dlaczego? Dlatego, że po prostu już nie było tej energii, gdzie upchać. Wszystko się naładowało, co mogło się naładować. I tyle. No taka instalacja jest off-gridowa, taką ma charakterystykę, proszę Państwa. Więc to nie jest on-grid, że to pcha wszystko w sieć, co może. Ma to swoje plusy i minusy. O tym teraz nie będziemy rozmawiać. I co? I tyle. Ja już jestem aktualnie dnia dzisiejszego off-grid do północy na pewno. I tyle. Tak to u mnie wygląda. Tak to się powoli zaczyna instalacja off-gridowa fotowoltaiczna w 2025 roku. Bardzo wszystkich zachęcam do tworzenia takich instalacji. Bardzo jest to fajne doświadczenie, a w pewnym momencie przeradza się w hobby, nauk, uzależnienie. Coś na tej zasadzie, bo cały czas dzieją się tu jakieś zmiany, cały czas coś próbujemy udoskonalać, ulepszać, optymalizować zużycie energii, zwiększać moc. No i wydajemy też w sumie na to pieniądze. Staje się to takim naszym konikiem, więc tutaj też trzeba ogólnie uważać, żeby się nie zagalopować za bardzo. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Myślę, że znowu dostarczyłem Wam jakąś informację, jakieś wnioski z tego filmu wyciągniecie. Ja wracam już do pracy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrybowania kanału. Przycisk, gdzie jest do subskrypcji, wiecie. Z mojej strony. Jak na razie to tyle. Pozdrawiam. Cześć, do następnego.